Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Modern Warfare. Wiecie co się dzieje, byliśmy w niewoli, jako Fara uciekliśmy, szukamy Hadira. Dziwnie jest teraz szukać i ratować Hadira, wiedząc, że prawdopodobnie w czasach teraźniejszych dołączył do grona pojebanych terrorystów. Jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy, wy jeżeli lubicie tą serię, to możecie zostawić lajka. A ja tutaj staram się powoli iść do przodu, unikając ostrzału od Rusków, którzy są wszędzie dookoła. No ja mam kobietę, no to ja wiem, że trzeba uważać na snajpera, ale ten jebaniec ciągle tutaj jest! O nie! Odrzuć! Shit! Nie dość, że ludzie do mnie strzelają, to jeszcze snajper do mnie strzela. Czyli zakładamy, że snajper nie jest człowiekiem. No bo to frajerskie strasznie zachowanie jest, wiecie jak to działa. Dobra, czy tam jeszcze mamy jakieś pędzli? Nie! No to dzida! O, dobra, okej. Okay. Snajpera unikam, koleżanko. Siostro raczej. To mi mówić nie musisz, ale lecimy do środka. Tutaj nas nie dorwie. Wow, wow, wow. Tutaj ktoś będzie? Jak nic będzie, pan snajper. Haha. Tak jest. Wszyscy nie żyją? Dobrze. Nasze piękne ubrania pacjentów, bądź też lekarzy w szpitalu. Bardzo stylowo tutaj wyglądają. No dobra, te kombinezony bardziej jak śmieciarze. Musimy tędy przejść, Karim. Reszta jest w środku. Gaz! Ała! No i zajebiście, żeśmy wleźli akurat tam, gdzie jest gaz. Czemu on mnie jeszcze nie zabił? Uuu, a tam kto wjeżdża? Ameryka? Kim jest komendant Karim? Ameryka! Fuck yeah! Dostaliśmy twoje wiadomości. Zajebiście, to Price. Porucznik John Price. Gdzie reszta? Wow, zanim jeszcze miał brodę i wąs. Trzymaj się blisko. Kompletnie nie do poznania. Okej. Okay. Działamy w takim razie, ale maskę mogliby dać. Uuu, nawet nie mam co strzelać. Oni załatwiają wszystko za mnie. Hadir jest kurwa tam w środku! Rozjebok to! Mordo! Nie dam rady. Dobra. No właśnie, co to, ładunek wybuchowy jakiś? Odsunąłem się. Cyk, cyk, cyk. Dobra, dołożyłem swoją cegiełkę do tej akcji. To mi się podoba. Cztery przyciski poszły, przeładowanie musi być. Dobra, otwieramy. Nie da rady chyba. Kurwa! Dobrze, Price. Lecimy. Co mam klikać? F! A, sukces? Dobrze, udało się. Wychodźcie. Jebany gaz. Siostro! Siostra! Siostra Basen! Udało nam się. No i zajebiście. Zbierz ocalałych i zapasy. Znikamy. Czyli tak poznaliśmy Price'a. Znaczy tak Fara poznała Price'a. Brawo 6 do Kobalt 4. Potwierdzam czas. 10 minut. Przyjąłem. Super, znowu te przycinki. Szybko. Nawet Barkow wróci po swoich zabitych. Idź, czekaj na nas. Tak, Fara. Wiesz, że każe ci za to zapłacić. To on zapłaci. Będziemy gotowi. Nasi ludzie oczyścili drogę na północ. Odpocznij tam, jest bezpiecznie. Dzięki. Rozpoczyna się rewolucja, siostro. Wojna się rozpoczyna, bracie. Wojna nie musi być brudna. Pamiętaj. Brawo 6, startujemy za 2 minuty. Lat wojny domowej. No to witamy w domu. Hadir jest dobry. W drużynie czy porwany nie ma znaczenia. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy Alcatali. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się? Co? Nieoficjalnie nie. Ale ta sprawa już przerosła Hadira. Mamy dwie opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę? Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta Zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół. A sierżant? Jest gotowy. Dostarczę was, potem jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie. Niezły widok, Nikołaju. Kiedyś to była stolica, nie w Moskwie. Stare, dobre czasy. Widzę dwóch przy drzwiach. W
W środku jest ich więcej. Price to jest taki typ postaci, która zawsze w tutorialu ci mówi wszystko o grze, naprawdę. Gościu ma sposób na każdy problem, ma rozwiązanie. Potrzeba broni lokalnej w Rosji? Mam to. Potrzeba załatwić człowieka tak, żeby nikt nie pamiętał, że on istniał? Damy radę. Wstrzymaj się, rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. Inaczej wypuszczą gaz. A wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierz się za sprzęt. Tyle mogłem załatwić na szybko. Tłumiki, czyli amunicja, nie ma granatów błyskowych. Dobra robota, Nick. Powiedzcie mi, proszę. 10 gramów. Twoje ulubione. Ja chcę tego. M19 może? Podobny. Dobra, biorę M19 czy X16? X, bo to lepsza litera. Kurka przy magazynie. Dobra. Jedno tylko możecie mi powiedzieć w komentarzach, żebym ja to dobrze rozumiał. Czyli była Rosja, która wspierała władcę, który tam urzędował. Byli nasi rewolucjoniści, których wspierała Ameryka, czyli ci, którzy chcieli tego dyktatora obalić, ale jednocześnie walczyli z ruskimi. Tylko kim w takim razie była Al-Katala? Ja już sam to tłumaczyłem i sam się teraz gubię. Myślałem, że Al-Katala też walczy z tą władzą tam, tylko w trochę bardziej agresywny sposób. Tak mi się wydaje. Oni chcieli tego wilka. Nie no, oni. Kim był wilk? Wilk był przywódcą Al-Katali. Tylko Al-Katala tam współpracowała razem z Rosjanami, czy przeciwko? Bo jak teraz Hadir dołączył do Al-Katali i chce rozjebać Rosję, no to Al-Katala nie mogła współpracować z Rosją. To ja już się gubię trochę. W drodze, kapitanie. No dobra, lokalna broń w takim razie załatwione. Price ma kontakty. Dlatego zwyrodnialca nie szkoda Kurser. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. Potrzebujemy go żywego. Prywiet. Prywiet. Nieźle. Znam tylko tyle. To nie pogadamy sobie za bardzo. My bądźmy tym cichym. A Price będzie tym, który zawsze gada. Najpierw załatwimy strażników, żeby nie ostrzegli reszty. Potem wejdziemy tylnymi drzwiami. To jest. Podobają mi się takie ciche akcje. Aczkolwiek niewątpliwie w odpowiednim momencie gówno walnie w wiatrak i będzie aferka. Mocna. Spokojnie, kolego, mamy pozwolenie. Pokaż, teraz! Yeah! Proszę bardzo. Nie zdążyli się nawet ogarnąć, co się odjebało. Śmieci, zalejki, dobra, ktoś zaraz za nas to załatwi. Otwórzmy te drzwi powoli może. Mamy tu kogoś? Nie, jest w miarę okej. Okay. Uważaj, gdzie strzelasz. Rzeźnik musi doprowadzić nas do Hadira. Martwi nic tam nie powie. Dobra, wiem. Rzeźnika musimy oszczędzić, ale całą resztę można rozjebać. Dobra, skradanko. Raz, dwa. Raz, dwa. To ból i cierpienie. Szczególne podziękowania należą się naszemu nowemu żołnierzowi. Nowy jego determinacja daje nam wiele dobrego. Jeśli Wilk żyje, potwierdzam. Na pewno będzie z was dumny. W żółtej koszuli, za stołem. Jeśli zginął... Przekażemy jego nauki nieproszonym gościom, którzy wtrącili się w nasze światło, Garik. Strzelaj, Kaj. Tylko czysto. Hej, no. Na końcu rzeźnik ucieka! Lecimy za rzeźnikiem. Ta trójka zdjęta. O Jezus Mary, oczywiście, że wyszedł kolejny. Czy my nadal musimy używać tej lokalnej broni, te pistolety? Obstawiam, że tak. Dobra, gonimy rzeźnika, nie ma czasu na żadne inne pierdoły. O Jezus, dobra. Ostrożna akcja, strasznie to musi być. Kurwa, ale masakra się tutaj dzieje teraz. Dobra, mam Uzi. Chyba czas w takim razie na aktywną broń. Koniec siedzenia, cicho. Myślę, że już dostarczająco hałasu zrobiliśmy, żeby kurwa już móc przestać siedzieć po cichu. Tutaj jest kolega. Dobrze. Nie daj mu uciec! Zdecydowanie koniec imprezy. Dobra, gdzie jesteś? Cyk, cyk, cyk. To nie był rzeźnik. Dobra, przeładowanie. Ja niestety należę do tego typu człowieka, gracza, który non-stop będzie przeładowywał. Dobra, w którą stronę? Na lewo. Dobra, czyli Wilk był szefem Al-Katali, rzeźnik mówi, że Wilk byłby z was dumny. Tylko, że kurwa... Hadir dołączył w takim razie do tych, którzy byli z Wilkiem. Ale skurwysyn, to on robi wszystko, z czym my do tej pory walczyliśmy przecież. Jeżeli chodzi o powstrzymanie Wilka i tak dalej. Masakra. Dobra, przeładowany, położony. Jakie oni mają bronie? Fal? A czemu by nie fal? No właśnie, tak coś mi się... Kałaśniakow! Cyk, cyk, mamy to, dobra. Jakoś tak dużo tej broni tutaj, dużo się w Rosji dzieje.
U, a tutaj znowu już widziałem martwe ciało jakiejś kobiety. Aha, bo ja mam gonić cały czas tego jebanego rzeźnika. Dobra, to nie ma czasu w takim razie na pierdoły. Kurwa, zwiał, serio? To był rzeźnik. Jezus Maria, dziecko jakieś tutaj biegnie. Nie, nie ucieknie, kurwa, rzeźnik. Jebany granat zostawił! Dobra, żyje. Mogłem to odrzucić, ale już nieważne. Jestem cały ser. Cel w ruchu, przyszedł. Dobra, tam jest mój... Rzeźnik ucieka przez moście! Jezus, potrąci mnie karetka! Coś tędy musimy iść. Dobra, jebany, widać jak tam biegnie. Ale nie możemy do niego strzelać, musimy go żywego złapać. Pojazd z lewej! Pojazd z lewej? Jezus! Dobra, cholera. Szybko trzeba ich rozstrzelać. Nie mają już RPG, dziękuję bardzo. O, panie, staram się optymalnie strzelać, ale nie robię tego oczywiście idealnie. Jak zresztą niczego nie robię idealnie, jeżeli chodzi o granie w gry, ale to już nie komentujmy moich umiejętności, okej? Okay? Proszę, biegam po samochodach, mu ludzi morduję. Za nim, no ja wiem, że za nim, człowieku, ale przeładować czasem trzeba. Dobrze, że tamten się tak grzecznie zatrzymał i poczekał, aż przeładuje. Dobra, 17 pocisków. Przeładowanie, do przodu. Ja teraz będę sobie ciągle, kurwa, mówił o tym przeładowaniu, bo żeście mnie pocisnęli. Tak. Po drabinie do góry w takim razie. O jebany, ty umieraj. Nie przeszkadzaj mi, proszę, ważne rzeczy tutaj robię. W drodze, kapitanie. Uważaj na posiłki. Skąd oni się biorą do cholery? Jebani, siedzą na ulicy i nam strzelają prosto do baru. Tak się, kurwa, nie robi. To jest bar. O Jezus, dobra. Gdzie my ich mamy? Okej, okay. Ja jestem kryty, a oni i tak mogą mnie trafić. Co za bullshit to jest normalnie. Nie mam niczego miotanego. O cholera jasna. Bolą. Dobra, muszę się schować, bo będzie ze mną cienko. Leczcie się rany! Nie zgub go! No ja chciałbym go nie zgubić, ale niestety gościu jest naprawdę szybki. Robi sobie te pauzy, które by nam mogły pomóc, ale niestety niewystarczająco szybko. Jak tu mamy go? Ty, Nikolaj go potrącił, proszę! Co, teraz będziemy odjeżdżać i się bronić? Swoje imiona! Żeby wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin! Postrzelę cię w dupę, nikomu będzie, nie będzie jej żal! Dobra, do środka, bardzo chętnie. Tylko co, ja włażę razem z nim? Uuu, granat odłamkowy! Jak to? Silnik trochę mi się dławi. Ała! Nie! Mogę ich zabijać wewnątrz tego auta? Nie wiem, ale na pewno mogę im tu zrobić małe piekło tą bronią. Mam też RPG, o Jezus. Psy! Tak jest, to mi się podoba. Woo! Dobra, zajebiście. Mam też to M. Dobra, oni odpalają, a ja muszę bronić. Dobrze, że ci debile po prostu stoją w miejscu i czekają, aż ich zastrzelę, naprawdę. Na szczęście wilk i rzeźnik raczej biorą z tych takich... No, nisko ich, no, znaczy mało inteligentnych grup ludzi, jeżeli chodzi o werbunek. Ale to sam plus. Cudownie. Lejemy gościa, pięknie. Lubisz torturować? To posmakuj własnego lekarstwa. W twojej ruskiej dupie. To na nic, żałosny skurwysynu. No dalej, kapitanie. Starczy na więcej. Myślisz, że cię nie pamiętam, Angolu? Ani ciebie, sierżancie? Hej, ogarnij się, sierżancie! Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Nikolaj, gdzie przesyłka? Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej. Okay. Pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przynieś ją do mnie. No już. Uuu, a co to za przesyłka? Może jakaś osoba, która zmiękczy rzeźnika? A może jakieś wymyślne urządzenie do torturowania? Z tyłu mam przesyłkę. To będzie jakaś osoba. Rodzina. Tak czułem. Przetargowa. W negocjacjach. Zawsze jak mówią przesyłka... No może nie zawsze, ale często jak mówią przesyłka, mają na myśli rodzinę, ludzi, jakieś ukochaną, dziecko. Nie róbcie krzywdy mojemu synowi. Zrobimy co powiecie. Nie bój się. Jesteś małym zuchem. Nie no, rodzinie nie chce nic zrobić, oni potencjalnie nie mają w ogóle żadnej winy. Idziemy do domu, dobrze? Jeżeli chodzi o to, co rzeźnik robi, nie? To, co robisz, jest okropne. Jesteśmy niewinni. Brutalna sprawa. Chcę wiedzieć, dlaczego nas tu zabrano. Twój mąż jest pojebanym szefem terrorystów. Zostajesz czy nie?
Zostaje. Wchodzę w to, Sher. Dobrze. Przekaż ich jego. Nie, 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 proszę. Usa. Amon! Nie masz iść. O, cholera. Nie no, mam nadzieję, że skończy się na straszeniu. To jest. Boże, Price! Do czego my się posuwamy? Co narobiłeś? Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant nie ma problemu z krzywdzeniem dzieci, prawda, Kyle? Żadnego. Zamknij się! Co ty zrobiłeś? Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść. Ruchy, sierżancie! Co chcecie z nami zrobić? Hej, hej, hej! Hej, nie! 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 Hej! Spójrz na mnie! Przestań! Przestań! Nie robię krzywdy! Oni dziwnie wiedzą! Powiedz to. Ale ty wiesz, kolego. Nie, nie, błagam! Zostawcie ich w spokoju, błagam. Zostawcie ich, oni wam nic nie powiedzą. Cisza, kurwa. Sam odciągnąłeś kurek, sierżancie. Spokojnie, nie pozwoliłbym sierżantowi wymachiwać naładowaną bronią wewnątrz budynku. Chciałem strzelić obok. No. Masz ostatnią szansę, gdzie gaz? Pierdolcie się. Załaduj się, sierżancie. Nie. Czekaj. Zostaw, proszę, słuchaj. Dobra, słuchaj. Teatrka redka. Nie, mówię prawdę, przyrzeka. Tam schowaliśmy gaz, teatrka redka, przyrzeka. Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Idź, sierżancie. Uratuj cholernych Rosjan. Generał Barkow będzie już martwy. Hadir, chcę dopaść Barkowa. Już nie jest nam potrzebny. Zaraz ruszamy! Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem. Gaz jest starszy, Garetka. Zabezpiecz go i zgłoś do wóz. Idź, sierżancie. Tak jest. Wóz jest wasz. Wyjedziecie nim z miasta. Hadir jest u Barkowa. Długo nie pożyje. A wtedy rozpęta się wojna. Nie, jeśli zdążymy na czas. Garik, siadaj, osłonę nas. Jezus Maria, co się tutaj działo właśnie? Ja celowałem do kobiety i pociągnąłem za spust. Ewidentnie to było to, co musiałem zrobić. Gra chciała, żebym pociągnął za spust. Byłem trochę sprytniejszy, tylko bo chciałem w ścianę pomiędzy nimi strzelić. Rosyjski żołnierz przyszedł. Rozwiążcie mnie! Kontaktów nie. Widzę chimikaty. Внимание всем. Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчет их им защите уже в пути. Город может спать спокойно. Hej. Punkt kontrolny. Czyli? A co za różnica? Droga zablokowana. Jaki jest plan? Szok i przerażenie. Co jeśli się nie ruszą? Jak to co? Rozpęta się piekło. 3 sekundy. Mamy dość czasu. Oj ty kurwa, kapitanie. Nikolaj nas uratował. A jak ruszą za nami? Nie zrobią tego. Szefie, co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. Gdzie postawimy granicę, sir? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. Koniec końców ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. Dorwijmy Hadira, zanim zabije Barkowa. To jest masakra, bo z jednej strony wspieraliśmy walkę, walkę z Rosjanami, sami mordowaliśmy Rosjan, ale teraz powstrzymujemy Hadira przed zabiciem Barkowa. Dorwijmy Hadira.
zanim rozpęta trzecią wojnę światową w piwnicy Barkowa. No właśnie, ponieważ jeżeli on zrobi to, co chce zrobić, no to właśnie tak to się skończy. Mam noktowizor, tak jest, to mi się podoba. Ale założę go, jak mi powie Price. To ma jakiś ekwipunek, który ja mogę brać? To znaczy, że Hadir przejął kontrolę. Barkowa może tu nie być. Załóżmy, że jest. A jak go nie ma, to będzie. To jest, proszę państwa, klimacik sceny, w której idealnie by było, wiesz... Brawo, Six, go in dark. Przymierzeńcem jest ciemność. Nie daj się zauważyć, atakuj tylko w ostateczności. Jeśli Hadir jest w domu Barkowa, musimy go znaleźć. Jeżeli Hadir jest w domu Barkowa, to Barkow już nie żyje, obstawiam. Chyba, że ma jakiś inteligentniejszy plan. Chodźmy. No, kto widzę, się przyda już w tej chwili, jak nic. Chodzimy bramą. Myślę, że będzie to misja w klimatach zieleni. Wykorzystamy osłonę nocy. Bardzo chętnie. Ten już założył noktowizor? Założył. Ruchy. Price, dosłownie całuję cię po dupie cały czas. Ja jestem w ruchu. Wstrzymaj ogień. Bardzo chętnie. Wielu. Nie widzą nas? Ty, no nie widzą nas, ale jaja. Miernik z lewej pokazuje, czy stoisz w świetle, czy w mroku. No stoi. Aha, dobra, czyli to mi pokazuje, ile jest światła tam, gdzie ja jestem, a nie tam, gdzie się patrzę na przykład. Pozostań w ukryciu. No dobrze, dobrze. Ja tutaj mniej więcej no, można oszacować, gdzie się świeci, a gdzie nie. Ryzykowne będzie za to gaszenie kolejnych świateł, bo jak ja mogę mieć wyciszoną broń i ja wiem, że gry podkręcają to wyciszenie, że to nigdy aż tak nie wycisza, to jednak... dobra, te światła nie są super mocne. To jednak rozbijającą się lampę da się usłyszeć, jak nic. Oho. Uch, Price poszalał. O, ma ewidentną taktykę wykańczania ludzi na ziemi. Ale to jest, wiecie, wojskowa technika. To ich zdezorientuje. Nie ma światła, a ja przeładuję tak asekuracyjnie. Bardzo chętnie. O Jezus, jak my ich zaraz wymordujemy. Dobra. Dobra, rozdzielają się. Najpierw tych dwóch? Dwóch po prawej. Nimi zajmiemy się najpierw. Aha. Który w którego? Już strzelamy? Weź dwóch po prawej. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, nikt nic nie słyszał. Fantastycznie. Dobra, trochę słyszeli. Ale już nie ma nikogo, kto by mógł usłyszeć jakiekolwiek dźwięki. Fantastycznie. Dobra, przeładowane, idziemy do przodu. Trochę tutaj skasztaniłem sprawę tym strzelaniem, ale i tak jest okej. Okay. Fajne są te misje. Boże, jak ja uwielbiam kampanię Call of Duty. Zobaczmy, z kim walczymy. To jest zawsze fantastyczna zabawa. W głównym budynku cisza. Mamy ruch, wieża zegarowa, kościół i basen. Zsuń się, ja będę osłaniał. O cholera, sam tam będę szedł? O nie, nie będę miał Price'a przy sobie. Ja wiem, że będę miał go na radio, ale nie będę miał go przy sobie. Szkoda. Zawsze jakoś tak bezpiecznie się z nim czuję. Dobra, idziemy na dół. Tutaj już są jacyś ludzie, ale jaka taktyczna pozycja. Ja pierdolę. Załatw ich. Bardzo chętnie. Dobra, ten mnie wsparł. Przeładujmy i idziemy na dół. System tak zbudowany, że w ogóle tylko się do pasa przypinam i resztą nic nie muszę manipulować. Uważaj, mają przewagę liczebną. Jeśli zrobi się głośno, spróbuj zniknąć. Mogę zgasić to i zgasić tamto. Najlepiej ściągać noktowizor, szczerze mówiąc, żeby dokładnie widzieć, czy się znajduje w świetle, czy nie znajduje w świetle. A na razie jest ciemność, jestem kryty. Dobra, 57 metrów jest do tego. Przeszukaj basen. No to bardzo chętnie. Zbliżasz się do basenu. Idziemy. Obczajmy jeszcze w tym odcinku chociaż ten basen. Musi być jakieś boczne wejście tam jeszcze. Rozwalanie świateł to jest dobra taktyka. Zasiłem dla ciebie światło. Uuu, dziękuję, kapitanie. Brzmi jakby kogoś tam trzymali. Sprawdź, czy Hadir jest w środku. Może ma Barkowa. Dobra, tutaj mamy jakieś wejście. Otwórzmy spokojnie. Co się tutaj dzieje w tym basenie? Jujuszna kawija. Kurwa, tu jest jasno. Jasno jak cholera. Poszukaj skrzynki z bezpiecznikami. Przydałoby się wyłączyć prąd. Czy oni słyszeli, jak ja rozbijałem tą lampę? Jest taka szansa, niestety.
A może nie? Nie wiem, dobra. Mam poszukać skrzynki z bezpiecznikami. Kontakt wzrokowy. Jesteś zdany na siebie. Kurwa, no nawet mi nie mów. Dobra, oni siedzą tam, ale mną się nie interesują. O nie, jeden tutaj wychodzi. Dobra. Mogłem trochę zepsuć tą lampę załatwiając, ponieważ mimo wszystko to mogło zrobić trochę hałasu. Jakiś gościu tam sobie siedzi. Czy ja dam radę go zdjąć, tak żeby nikt nie widział? Nie widzę cię. Musisz sobie radzić sam, stary. Dam radę. Jak nie, no to zrobię to jeszcze raz po prostu. Cholera, tu jest jasno. Niby tu jest jasno, ale znowuż jestem w osobnym pokoiku, nie? Nikt mnie nie widzi. Dobra, gdzie będzie ta skrzynka w takim razie? O, dziękuję, dziękuję. Moja rodzina udusiła się przez waszą truciznę, dobra. Staram się w miarę tutaj patrzeć i na mój miernik tego, jak jasno jest. Staram się czytać to, co oni tutaj gadają. O, mamy tam kogoś. Dam radę go zdjąć? Jest jeden, czy jest ich więcej? Widzę cele, są za tobą. Dobra, tu jestem bezpieczniejszy. Ten basen to jest taki raczej mały. To nie jest super duża miejscówka. Kogo oni tam przeszukują? Wątpię, żeby tam był Barkow. No jeżeli tutaj przyszedł Hadir zrobić rozpierdol, to nie siedziałby on i dwóch ziomków, kurwa, w basenie. Dobra. O, cholera jasna, ktoś to chyba widział. Dobrze, myślę, że ktoś to widział. Jakiś ziomeczek się tam zadarł. Jest świetlik. Dotrzesz nim do więźnia. Że na górę mam wejść, co? Tego zdjąłem. Dobranoc! No dokładnie, oczywiście, że dobranoc. Mógłbym znaleźć jeszcze ten wyłącznik światła, ale mogę też od razu wejść na górę. Może tutaj znajdę na przykład wyłącznik do światła. Przydatne by to było. Kryją mnie tutaj. Zgubiłem się. Zachowaj czujność, słyszysz? No dobra, luzik. To jest druga strona budynku. Nie wiem, czy ktoś tutaj mnie zaraz nie wypatrzy. Dobra, wiecie co, tam pogasiłem te światła z boku. Wejdźmy już po tej drabinie. Okej, nie tędy. Tutaj mamy naszych przyjaciół. To w ogóle tylko jeden został? Ale mają więźnia. Sprawdź, czy więzień coś wie. Każdy trop może nas doprowadzić do Barkowa. Cholera, no to w takim razie trzeba się pożegnać z tym kolegą, który tutaj jest. Mam nadzieję, że tego nie zabije na śmierć do tej pory. Powiedz dziękuję. Kurwa, nie podziękował nawet. Ja mu życie ratuję. Gościu obok, który go torturuje, nagle się przewraca i nie żyje. A on nawet mi dziękuję nie powie. Tutaj w ogóle jestem kryty, bo jest ciemno. Słyszę tam jakichś patafianów łażących na dole. Nie wiem tylko, czy jest jeden, czy więcej. Tego zdjąłem. Jeden problem mniej. Te wszystkie lampy też generalnie mogę pogasić, jak tylko w nie dobrze wyceluję. To też? Wszystko mogę tutaj zgasić. Może w tym domu jeszcze będę musiał troszeczkę podziałać, ale to się przekonam za chwilę. Chodźmy właśnie do tego zakładnika. Zobaczmy, kim on w ogóle jest, co on takiego wie i czy nam... Straciłem kontakt wzrokowy. Jesteś zdany na siebie. Zobacz, czy zakładnik może mówić. Żaden problem. Jedyne, co tutaj jeszcze chyba odgłosy wydaje... O, jak się położył obok dwóch ofiar innych. Jezus. Ludzie martwi dookoła. Tragedia. Tutaj się po prostu ciche tortury odbywają. Mój ojciec. Biedny sukienkot nieźle oberwał. Może ci w kościele i w wieży zegarowej wciąż mogą mówić. Kościół i wieża zegarowa, co? Drogi technikale, rozpoczął patrol. Zachowaj dystans. O Jezus Maria, serio? Jakiś pojazd rozpoczął tutaj... objazdy? Ja będę musiał pojazdu unikać? Dobrze, że mnie widzisz. Cieszę się. Bycie na zewnątrz jednak tak troszeczkę mnie bardziej pozytywnie nastraja. Mam wrażenie, że mam większe szanse na przeżycie. Póki jestem w bezpiecznej pozycji, to właśnie mogę sobie dość mocno tutaj pogasić te światła. Kościół, który ja mam przeszukać, jest gdzieś tam dalej. Tylko czy to jest jakoś związane z tym budynkiem? Będę musiał pewnie przez niego przejść. A może tylko obok niego będę musiał przejść? To jest ten technikal, okej. Ale to jest taki duży samochód, który duże rundki będzie robił. Dobra, moi drodzy. W kolejnym odcinku będziemy kontynuowali naszą tajną, cicho-ciemną misję z gaszeniem świateł i tak dalej. Price siedzi gdzieś tam albo tam, nie jestem pewien. Robi nam wsparcie z góry. Jest fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.